może Rafał u ciebie? Tak, mówcie dalej, kochane. Mam na głos namówiącym. Ach, walentynki, wspomnienia, kiedyś to było. Było romantycznie. Szkoda, że się skończyło. Na mojego działa to święto jak płachta na byka. Gdy widzi czerwone serca, mówi, że tego nie tyka. Każdy facet to świnia? Bez urazy, kochana świnka. Za moim byłym nie tęsknię. Wypiję dzisiaj winka. Spędzę dzisiaj wieczór samotnie przed telewizorem. Będzie mi dobrze samej ze sobą wieczorem. Walentynki? To dzisiaj? Na śmierć o nich zapomniałem. Może się wykręcę tym, że mnóstwo pracy dziś miałem. Wymyślę coś jeszcze ważnego, na pewno to zrozumie. No w końcu jestem mężczyzną, panem domu w sumie. Mój świnek taki nie jest, on bardzo słodki, kochany. Na pewno o mnie pamięta, choćby nie wiem, jak był strany. Zobaczycie, on przyniesie dla mnie bukiet kwiatów. Może róż czerwonych, może szampana i truskawki. Uwielbiam ich smak w nim nasączonych. O tak, brzmi wspaniale. Coś jak zestawy walentynkowe. Do tego coś na słodko, może praliny czekoladowe. Och, narobiłaś mi, świnko, na walentynki smaku. Pamiętam, jak mój byczek mówił do mnie, słodziaku. Ja tam o facetach wiem swoje, wspomnisz moje słowa. Pewnie wykręci się mnóstwem pracy, albo że boli go głowa. Albo tak jak mój powie, że to nie są nasze zwyczaje i że tego tandetnego święta on w swoim domu nie uznaje. Jeśli mój świnek zapomni, to się na niego obrażę. Już ja mu wtedy, co znaczy gniew kobiety, pokażę. Ale jestem pewna, że to się nie wydarzy, bo świnek wielką miłością mnie darzy. Cześć, Finek! Witaj, mój drogi sąsiedzie! Dawno nie gościłeś mnie u siebie na obiedzie. Słyszałeś? Dziś są walentynki. Co za durnota! Na szczęście moja krowa też myśli, że to głupota. Jesteś pewny? Chyba nie znasz swojej krowy. Na dzisiejszy dzień dam ci przepis gotowy. Kup kwiaty, winko, czekoladki i jej to podarujesz. A potem koledze za dobrą radę podziękujesz. A, niech ci mężczyźni, wszystko im trzeba podpowiadać. Świnko ty moja, w tym dniu świętego Walentego chciałbym ci powiedzieć z głębi serca mego, jak bardzo cię kocham i pamiętam o tobie i mam też szampana, wypijemy dziś sobie. O, i truskaweczki, i piękne czerwone róże, i czekoladki, helowe serduszka, małe i duże. Jakbyś czytał w myślach moich, ukochany, widział.
wiedziałam, że nie zapomnisz. Jesteś kochany! Walentynki to tylko jeden dzień, potem przykrywa go czasu cień. Na miłość prawdziwą nie ma on wpływu, nie zniszczy jej pomimo lat wielu upływu. Choć 20 lat już się znamy, wiem, że coraz mocniej się kochamy. I mimo tego, że cały świat się wkoło zmieniał i zmieni, nasze uczucie jak diament trwa i blaskiem się mieni. O miłość trzeba dbać codziennie, pielęgnować, jak wobec delikatnej roślinki czujność zachować. Podlewać uczuciem, ogrzewać światłem miłości, chronić przed niszczącym działaniem podłości. Nawet w naszej codziennej, nudnej rutynie nie straćmy czujności, bo źle na nas to wpłynie. Myśl o drugiej osobie niech wywoła uśmiech w duszy i ta myśl niech każdy kłopot i smutek skruszy. Ciekawe, co u niej, jak się dziś czuje. Pewnie jest zajęta, nie ma czasu, pracuje. Myśląc o niej, me serce radość wypełnia. Kocham ją, moja miłość mnie spełnia. Od początku dnia, od samego rana, myślę o nim i jestem w nim zakochana. Biorę telefon i wysyłam SMS-a czułego. Wyślę też emotkę z sercem do niego. Dostałem SMS-a i słodkie serduszko, znalazłaś dla mnie chwilę, moja duszko. Ja też ci wyślę wiadomość pełną miłości, bo ta od ciebie sprawiła mi dużo radości. O, wysłał zdjęcie. Co on ma na głowie? Wróci do domu, to mi pewnie opowie. Napisał, że kupił coś z bąbelkami i że świetnie się to łączy z truskawkami. Ona uwielbia kwiaty i z helem balony. Nie mogłem więc nie kupić dla mojej żony. To taki drobiazg, a ona się zawsze cieszy. Gdy do niej idę, zawsze mi się spieszy. Te małe rzeczy, drobne czułości są paliwem dla naszej miłości. To my sami naszą miłość kształtujemy. Jaka ona jest, zależy od tego, ile tych czułości dajemy. Słuchaj, kochana, to niesłychane, wręcz nie do wiary. Wczoraj na mojego byczka chyba rzucono czary. Przyniósł czerwone winko i czekoladki. Co mu się stało? Przyniósł nawet kwiatki. Dzięki, kolego, to była dobra rada. W sumie to święto mi nie przeszkadza. A na kobietej naturze skąd ty się tak znasz? Jakiś kurs specjalny ukończony masz? Widzisz, ja się w potrzeby dobrze wsłuchuję. Siedzę cicho i bacznie kobietę obserwuję. To umiejętność tylko dla wybranych, tych w swoich połówkach zakochanych. Drodzy widzowie, nie zapomnijcie o naciśnięciu subskrypcji oraz dzwoneczka, bo to nas bardzo motywuje.